Index. Radia Index. 25 minut już tylko pozostało do godziny 10. Tomasz Misiek zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM w naszym studiu. Jest pan Kazimierz Łatwiński. Były radne Prawa i Sprawiedliwości, obecnie kandydat do Rady Miasta Prawa i solidarna Jacka Budzińskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Kandydat ze Śródmieścia można byłoby powiedzieć. Ze Śródmieścia, ale również z morolowego Moralowego, Broniborskiego, Starego Jędrzychowa. Całej tej południowej, centralnej i południowej części miasta. To będzie trudny finisz kampanii, według pana? Tak, to jest trudna kampania, jest ogromna konkurencja i tutaj wszyscy wiedzą, że nie jest lekko, tak? Trzeba ciężko pracować, przede wszystkim docierać do mieszkańców. Staram się być na każdej ulicy w moim okręgu wyborczym. Jest to ogromna część miasta, ale jakoś udaje mi się docierać. I nawet z niektórymi osobami bardzo... Ciekawie porozmawiać. Pan postawił w dużej mierze na kampanię bezpośrednią, czyli raczej woli pan się spotkać z mieszkańcami, zamienić chociaż kilka słów, porozmawiać o ich problemach. Mniej widać pana w warstwie wizualnej, takiej czysto marketingowej, jak, jak niektórzy kandydaci robią, po prostu są na plakatach, gdzieś można znaleźć ich ulotki. Niekoniecznie wybierają ten wariant bezpośredniego kontaktu i, i rozmów z mieszkańcami, no, chociaż twierdzą oczywiście. Oczywiście, że mieszkańcy są im jak najbardziej bliscy i problemy mieszkańców w poszczególnych okręgach też, ale to wymaga czasu, zaangażowania i chęci im bardzo dużo, żeby, żeby jednak wyjść i, i spotkać się z tymi ludźmi. Porozmawiać, bo przecież nie ukrywajmy od czasu do czasu. Nie jest też bardzo sympatycznie. Na pewno też pan spotyka osoby, które mówią, a panie, daj pan spokój, co mnie to obchodzi. Tak się zdarza, ale w bardzo niewielu przypadkach, na szczęście. Oczywiście, że to wymaga pewnej odwagi, bo nie zawsze ktoś oczekuje takiego gościa, tak jest trochę niechęci w ogóle do, do kwestii tego, że ktoś roznosi jakiekolwiek kulotki, ale takie lody bardzo łatwo przełamać i Ogromna większość rozmów to są rozmowy często bardzo dużo dające, pożyteczne, sympatyczne, czasem trudne, czasem trzeba się postarać trochę pomóc w życiowych sprawach, podpowiedzieć, wykorzystując takie doświadczenie z Rady Miasta, czasami nawet w kwestiach prawnych, w kwestiach samorządowych i Przede wszystkim to jest taka bardzo dobra okazja, żeby posłuchać I jakie są ramach. problemy i dowiedzieć się i osoba, która tylko ogranicza się do wywieszania billboardów, traci ogromną okazję do porozmawiania z mieszkańcami. No, państwo jako komitet stawiacie w tym tygodniu szczególnie. Wczoraj pierwszy akcent, dzisiaj kolejny na to, aby pojawiały się też znane twarze. Z pierwszych stron gazet czy z kanałów telewizyjnych o największej oglądalności, kanałów informacyjnych, wczoraj pan Sasin w Zielonej Górze, dzisiaj pan Gowin, który wspiera waszą kampanię. Myśli pan, że to może mieć realne przełożenie na wynik wyborczy? Czy ludzie jednak potrafią rozróżnić te osoby, właśnie takie najbardziej znane polityczne gwiazdy, można byłoby powiedzieć, od tych, na których mają głosować? Myślę, że kampania wyborcza musi być wielowątkowa, więc ten kontakt bezpośredni z mieszkańcami, kampania medialna i również rozmowy z ciekawymi ludźmi czy to pan Sasin, czy pan Gobin, czy nam znany doskonale Artur Zasada, który też będzie się spotykał z mieszkańcami Zielonej Góry i wspierał. Naszego kandydata Jacka Budzińskiego na prezydenta. To są osoby takie bardzo wyważone i z dużym doświadczeniem politycznym i samorządowym tak. No jeżeli ktoś słuchał co miał do powiedzenia pan Sasin wczoraj, to można było powiedzieć, że lekcję odrobił idealnie, bo był doskonale zorientowany w tym, jak wygląda Zielona Góra, mniej więcej jakie problemy mają mieszkańcy Zielonej Góry i co on sobą, a właściwie swoim autorytetem wspierając kandydatów Prawej Solidarnej, mógłby zaproponować, mówiąc, że właśnie na nich powinni mieszkańcy Zielonej Góry oddać głos. To się wśród polityków, którzy nie tylko przyjeżdżają po to, aby, aby się pokazać, żeby... Cudzysłowie można było sobie z nimi zrobić zdjęcie i pokazać się gdzieś tam w środkach masowego przekazu, tylko dobrze, jeżeli wiedzą, co mówią, bo to jest akurat duży argument. Za... To warto podkreślić, że bardzo ważna jest wymiana poglądów pomiędzy samorządowcami z różnych miast, to jest zawsze takie pouczające. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że nikt z Warszawy, z Gdańska czy z Krakowa. Nam nie wypisze recepty na nasze problemy, i to my, tak naprawdę, to my sami musimy wiedzieć, czego chcemy, jakie mamy plany, jakie mamy strategie, jakie mamy doświadczenia, i, i to jest decydujące, ale takie wizyty są również budujące i wprowadzają yy, taki dodatkowy ciekawy element. Pan zazwyczaj w swojej dotychczasowej pracy w Radzie Miasta bardzo mocno stawiał nacisk na wszystkie kwestie związane z gospodarką, że zresztą był pan szefem Komisji Gospodarki przy Radzie Miasta. To są, to są te rzeczy, którymi pan rzeczywiście żywo się zajmował, żywo interesował. Nie, oczywiście nie ujmując niczego innego i nie zabierając innych kawałków tego samorządowego tortu, ale to można byłoby powiedzieć, że był pański konik. A w tej chwili, no musi pan się skonfrontować, chociażby w swoim okręgu z osobami, które... Często mniej akcentują akurat te właśnie aspekty podczas swojej kampanii raczej skupiałem się często na tym, żeby spróbować przekazać ludziom taką oto informację, że jeśli wybiorą kogoś nowego, kogoś młodego, niekoniecznie z doświadczeniem samorządowym, ale takiego, który na różnych innych polach miał do tej pory możliwość się pokazywać, to będzie to dobry ruch, bo ci już byli, mówiąc kolokwialnie, więc teraz czas na tych innych nowych, którzy będą mieli nowe pomysły na Zieloną Górę, jak pan patrzy na tego. Znaczy jest ja jestem szczerze... zwolennikiem tego, żeby to grono osób, które startują w wyborach było jak najszersze, żeby startowały zarówno osoby młode, jak i starsze. Jeśli ktoś skoncentruje się wyłącznie na argumencie takim, że proszę głosować na mnie, bo ja jestem młody, albo proszę głosować na mnie, bo ja jestem mężczyzną, jestem silniejszy niż, niż kobiety, albo ja jestem kobietą i jestem bardziej asertywna niż mężczyźni, to myślę, że to byłby argument niewystarczający. Tak? Przede wszystkim trzeba pokazać, co się chce zrobić, wykazać jednak się pewnym doświadczeniem, dobrze mieć ciekawe wykształcenie, reprezentować jakieś środowiska, mieć pomysły i przede wszystkim mieć determinację do pracy, bo tutaj też muszę to powiedzieć, że nie zawsze, jeżeli ktoś jest młody, to spełnia ten warunek, który się oczekuje od osób młodych. Dlatego, że to ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, dopóki jeszcze nie miałem dzieci, bardzo aktywnie działałem społecznie, ale jak urodziła się córka, syn, no, potem jak trzeba było utrzymać rodzinę, to to nagle się okazało, że ja nie mam prawie na nic czasu i nawet próbowałem. 呃。Uh Pracowałem w różnych miejscach, bo i w Polsce i za granicą, i z żoną próbowaliśmy za, prowadzić działalność własną gospodarczą. Zmieniają się priorytety, to jest jakby I, jasne. I jak jest się i na Wtedy nie wyobrażam sobie, kiedy właśnie w tym okresie, kiedy byłem osobą młodszą, żebym mógł pogodzić te sprawy, dlatego że w firmie, w której pracowałem, gdybym zamiast pozyskiwać kontrahentów i pozyskiwać należności od kontrahentów, ja bym siedział godzinami na sesjach rady miasta czy na komisjach, to po prostu setki ludzi mogłyby nie otrzymać wynagrodzenia, więc to jest, to jest taki wiek, kiedy jest się młodym, kiedy są bardzo silne inne priorytety i no wiem, no muszę to powiedzieć, tak, że, 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 że często ci młodzi koledzy, no, nie bywają na komisjach, czy, czy też urywają się jak najszybciej, dlatego właśnie z tych, z tych powodów, więc trzeba, trzeba być. Osobą przede wszystkim zdeterminowaną do pracy na rzecz samorządu. I to wszystko jedno. Czy no to i należy ktoś... też. Należy też, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to jakby nawiązuje do tego, o czym Pan mówi. Pamiętać o tym, że praca w Radzie Miasta to jest praca w Radzie Miasta. Bardzo często takie mam wrażenie. Niektórzy o tym zapominają. Zresztą wśród niektórych mieszkańców też jest takie przekonanie, że to, a tam radny, spotykają się raz w miesiącu, pogadają, pogadają, wezmą za to pieniądze. Jeszcze ludzie bardzo często też tak do tego podchodzą i sprawa się zamyka, bo przez miesiąc mają wolne. No nie do do końca tak to działa, przynajmniej nie powinno tak działać. No, od radnego, czyli osoby, na którą się głosuje i powierza mu się swój głos, swoje zdanie później na temat miasta i swoją reprezentację w Wielonogórskim Ratuszu. No, wymaga się tego, aby ten człowiek był przynajmniej, do, przynajmniej dyspozycji. do dyspozycji. Codziennie, no, niech będzie raz na dwa dni, tak, ale to, to już jest taki czas, kiedy, kiedy wiemy dokładnie, że ta osoba coś robi, a nie tylko jest. Bo niestety zdarza się, tak wie pan, to z własnego doświadczenia w tak, Radzie to... Miasta, że no byli radni tacy, którzy po prostu byli. No I, i tyle możemy o nich powiedzieć. Niektórzy by mieliby problem z wymienieniem nazwiska, co po niektórych radni. No ale to, to tak jest, że mieszkańcy zauważają takie, takie sytuacje, i, i tak jest, że. Są osoby starsze, które z kadencji na kadencję są wybierane, proszę zwrócić uwagę, tak, ale są pracowite, rzetelne i oddane pracy na rzecz samorządu miasta. Zdarzają się Zdarzają się również osoby młode, bardzo zaangażowane, które są w stanie te obowiązki wypełniać, ale też no, zdarzają się osoby, które, które tak trochę przechodzą obok tej funkcji samorządowej i, i, i to jest w jakiś tam sposób jednak zauważane przez wyborców. No i Jeśli Kontra, chodzi o wyborców, i to też są dwie szkoły, bo tak też słyszałem od różnych osób niezwiązanych absolutnie z samorządem, że... Głosowaliby chętnie na tych doświadczonych, którzy już byli, mówiąc najogólniej, ponieważ mają doświadczenie, wiedzą co się dzieje, mają wiedzę na temat miasta i na temat wszystkich procedur, których dotyczy bycie samorządowcem, bycie radnym takiego miasta jak Zielona Góra. Znowu inni mogą powiedzieć: Wolę kogoś innego, świeżego, być może coś wniesie do Rady Miasta. Więc tutaj pewnie też zdania będą bardzo mocno podzielone na temat tego. I temu kto, służą kto wybory, żeby, tak? żeby dokonać takiego wyboru. Natomiast ja uważam, że źle się dzieje, jeśli też są takie próby w tym ferworze walki wyborczej, mówienia nieprawdy i jakby pomniejszania też pewnego dorobku. Samorządu z ostatnich czterech lat. Ja konsekwentnie tutaj powtarzam, że to jest taki wspólny dorobek i są dwie rzeczy najważniejsze. To jest połączenie miasta i gminy, które będzie Ogromnym impulsem rozwoju gospodarczego, jestem o tym przekonany. I przygotowanie strefy aktywności gospodarczej. Możemy dywagować, czy jakieś firmy tam powstaną wcześniej czy później, ale absolutnie nie zgadzam się z, z takimi próbami przeniesienia w ogóle gdzieś tej strefy. Tym bardziej, że miasto Zielona Góra dysponuje. Zewnętrznymi, z takimi obiektywnymi na zlecenie firm prywatnych, raportem dotyczącym warunków geologicznych na tej strefie i on potwierdza na dużej bardzo części tej strefy bardzo korzystne warunki. Więc nie zgodzę się z takim dyskredytowaniem tego, co jest, bo to jest nasz kapitał. Po wyborach trzeba się zmierzyć z rzeczywistością i robić wszystko, żeby inwestorzy przyszli do Zielonej Góry, a nie prowadzić walkę polityczną na zasadzie, powiemy, że na przykład, nie wiem. Nie nasz prezydent, no to, no, to, no to dokładamy mu i tam przy okazji pozbawiamy miasto inwestycji, bo. No, ale wie pan, bo, to, że kampania to jest... wyborcza rządzi się swoimi prawami. Niektórzy twierdzą, że to taka trochę wolna Amerykanka i właściwie wszystko można powiedzieć. No pewnie w granicach jakiegoś tam rozsądku, przynajmniej wydawałoby się, jeśli to nie będzie zahaczało wszystkie kwestie, które mogą być potem prawnie wyciągane. To właściwie każdy może powiedzieć wszystko każdemu. Jedni wybierają drogę negacji, mówią, że wszystko jest do niczego, co było, i tylko nowa jakość, w cudzysłowie, czasami nawet niedookreślona, może dać możliwość rozwoju miasta. Będą i tacy, którzy powiedzą, w porządku, przez ostatnie lata wykonaliśmy jeden krok, dwa, pięć, dziesięć, ku temu, żeby było jeszcze lepiej w Zielonej Górze, i teraz połączmy siły i próbujmy coś robić dla miasta, a nie tylko wszystko właśnie krytykować od samego początku początku do końca mówiąc, że gdybym to ja był, to ja zrobiłbym to oczywiście wszystko lepiej. Natomiast też warto, aby osoby, które wybierają się na wybory, żeby też zapytały, co Pana ugrupowanie na przykład zrobiło na rzecz pozyskania inwestorów, tak? przykład, a szczególnie dotyczy to, ja tu nie chcę atakować nikogo partyjnie, ale dotyczy to tych, którzy mają bezpośredni wpływ na rządzenie. Chociażby Koszczyństwo z Specjalną Strefą Ekonomiczną, czy zarządzają Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych, tak? Bo to są, to są bardzo ważne władze w dziedzinie pozyskiwania inwestorów. Ludzie, takich, którzy mają instrumenty dużych, realne, oczywiście. Mają instrumenty realne, dużych inwestorów dla Zielonej Góry i, i, i warto zapytać, co te instytucje. I, co Pan jako członek jakiegoś ugrupowania rządzącego zrobił, aby zmobilizować te instytucje, aby pozyskały inwestorów tutaj wydaje mi się, że przeważała jakaś kalkulacja polityczna, a mniej taka prawdziwa praca na rzecz miasta. A nie ma Pan wrażenia, że trochę zrobił nam się miszmasz w komunikacie takim jasnym i klarownym co do założeń programowych wszystkich komitetów, bo generalnie. W natłoku informacji, konferencji prasowych, wystąpień kandydatów poszczególnych e, ugrupowań, e, kiedy przecedzimy to przez pewnego rodzaju sito i będziemy próbowali wyłowić najważniejsze informacje, to właściwie wszyscy są zgodni co do kilku najważniejszych punktów. Już nie chodzi mi o szczegóły programowe, ale wszyscy wiedzą dokładnie i mówią o tym, że. Musimy pozyskiwać inwestorów, chodzi o to, aby pod tym względem Zielona Góra się rozwijała. Oczywiście nie możemy zapominać o infrastrukturze drogowej. Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że połączyliśmy się z Gminą Zielona Góra, więc mamy też zobowiązania wynikające chociażby z kontraktu Zielonogórskiego w stosunku do tych osób, które tak. głosowały za tym połączeniem i widzą przyszłość Zielonej Góry w jasnych barwach, wiedząc o tym, że jest to jakiś proces. Wszyscy mówią to samo. Może czasami mają troszeczkę inną wizję dojścia do tego samego, ale ostatecznie mówią o tym, że chcą, aby nam wszystkim było lepiej. Przeciętny, ale... przeciętny zielonogórzanin może mieć problem z identyfikacją. To temu. warto wtedy po, posłuchać i popatrzeć, czy ktoś mówi komunały, tak? Bo ktoś rzuca hasło, żeby byli inwestorzy, tak? Ale w jaki sposób możemy to zrobić? Nasze, ja mam nadzieję, że nie tylko nasz, na, nasze ugrupowanie, to znaczy Prawa i Solidarność, czy Prawo i Sprawiedliwość, ale mam nadzieję, że wszyscy poprą budowę hal produkcyjnych pod wynajem. I, i, I tutaj jest właśnie takie sprawdzam, tak? Bo jestem za pozyskaniem inwestorów, ale czy podniesiesz rękę, żeby wydać 20 milionów na budowę takich hal. Mając takie hale, możemy naprawdę mieć ogromną przewagę konkurencyjną. Jest bardzo dużo zapytań ofertowych i tutaj trzeba trochę zaryzykować z jednej strony, a z drugiej strony mocno popracować, żeby tych najemców pozyskać, no, ale ma się ma się ogromny a, tak? tak? Inwestuje się w coś, co potem ma e, I przy, dać rezultaty i tutaj i, i, i tu jest to to takie pytanie, tak? Bo często ktoś mówi tak, ja jestem za pozyskaniem inwestorów, ale na jakieś hale produkcyjne, ale absolutnie tak i nagle się okazuje, że tych szans nie wykorzystujemy. Podobna sprawa. E, każdy mówi, że jest za pozyskaniem inwestorów, ale czy to ma tak naprawdę robić jedna bardzo kompetentna zresztą, ale tylko jedna osoba? Nawet w średnich zielonogórskich firmach robią to silne ekipy handlowe, tak, po 5-10 osób, które pozyskają pozyskują kontrahentów. Czy zgodzisz się jako radny, żeby podnieść rękę za, za przeznaczeniem, czy znalezieniem sposobu finansowania y, takiej grupy wysoko wykształconych, wysoko kwalifikowanych specjalistów, specjalistów którym trzeba po prostu zapłacić, tak? Czy ulegniesz populizmowi i powiesz, o nie, bo to nie jest nasz prezydent? Nie wiem kto będzie wybrany, ale y, y, a po co, bo ktoś mnie skrytykuje, tak? bo czasami ktoś może być zawisny, że jeden zarabia więcej, drugi mniej. To jest właśnie, tutaj się weryfikuje tak naprawdę tą wolę ciężkiej pracy i podjęcia ryzyka pozyskiwania no nowych tak, miejsc pracy w Zielonej Górze. tego, co mówią poszczególni. Kandydaci. Miejmy nadzieję, że zielonogórzanie potrafili wyciągnąć z tych wszystkich informacji, które docierały do nich do tej pory podczas tej kampanii wyborczej i przez to jeszcze kilka dni następnych będą potrafili wybrać sobie swoje ugrupowanie, swój komitet, swoich kandydatów i zagłosować na ludzi, których cenią, których dorobek doceniają, albo którym po prostu chcą dać szansę. No i przede wszystkim, że pójdą w niedzielę 15 marca do urn wyborczych, bo to jest niezwykle istotne w całym tym procesie, kto wie, czy nie najważniejsze w tym. W względzie akurat. Kazimierz Łatwiński, kandydat do Rady Miasta. Coś Śródmieścia, dodajmy. Okręg numer 5. Okręg numer 5 jest to numer 2 na liście, jeśli dobrze pamiętam. Tak. tak. Na liście numer 1 możemy jeszcze wybrać prawa i solidarna Jacka Budzińskiego. Był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo. Rozmowa Radia Index Od poniedziałku do piątku o 9.30.